Zespół chronicznego zmęczenia, inaczej zespół przewlekłego zmęczenia, jak sama nazwa wskazuje, jest to zespół objawów klinicznych, który obejmuje nasz cały organizm. Pierwszym podstawowym takim objawem dominującym w tej jednostce chorobowej jest występowanie przewlekłego zmęczenia zarówno psychicznego, jak i fizycznego, które trwa przewlekle, występuje dłużej niż 6 miesięcy, nie ustępuje po odpoczynku i znacznie utrudnia nasze czynności życiowe. Przewlekłe przemęczenie jest bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu. Przede wszystkim prowadzi do osłabienia naszego układu odpornościowego, a co za tym idzie, stajemy się bardziej podatni na różnego rodzaju zakażenia, infekcje bakteryjne, wirusowe. Może doprowadzić również do różnych chorób. Przede wszystkim może doprowadzić do chorób takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia, czy nawet nowotwory. Poza tym chroniczne przemęczenie bardzo spowalnia nam metabolizm i może przyczyniać się do przyrostu masy ciała, nawet do otyłości. Chroniczne przemęczenie często też doprowadza do różnych chorób psychicznych, na przykład takich jak depresja, czyli jest bardzo niebezpieczne. Jedzenie jest takim swoistym paliwem dla naszego organizmu, dlatego to, co wkładamy do naszych ust, warunkuje funkcjonowanie organizmu. Istnieją pewne produkty, które dają nam energię, takiego powera, oraz istnieją produkty, które mogą powodować, że czujemy się ociężali, zmęczeni. Jeżeli zauważymy u siebie objawy chronicznego zmęczenia, na pewno powinniśmy bliżej przyjrzeć się naszej diecie. I takim pierwszym podstawowym błędem popełnianym, jeżeli chodzi o sposób odżywiania się, jest nieregularne jedzenie. Spożywanie nieregularnych posiłków, robienie bardzo długich przerw między posiłkami. Nieregularne posiłki powodują, że po pierwsze spowalnia się nam metabolizm, po drugie bardzo skacze nam poziom cukru we krwi. Drugim takim bardzo częstym błędem popełnianym na co dzień jest jedzenie słodkich śniadań, bogatych w węglowodany rafinowane, w cukier, w białą mąkę. Słodkie śniadanie powoduje, że bardzo szybko mamy dawkę energii, ale w dłuższym przedziale czasowym śniadanie takie powoduje, że czujemy się ospali i zmęczeni, ponieważ cukry proste powodują gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, a później bardzo szybki spadek poziomu cukru do wartości nawet niższych niż wyjściowe. Poza tym takie skoki poziomu cukru hamują wytwarzanie w naszym mózgu różnych związków chemicznych odpowiedzialnych za koncentrację. Jeszcze jednym takim błędem popełnianym w codziennym sposobie odżywiania się jest jedzenie produktów obfitujących w tłuszcze, na przykład fast foodów. Po spożyciu takiego posiłku obfitującego w tłuszcz, nasz organizm potrzebuje bardzo dużo energii i skupia tą całą energię właśnie na żołądku, przez co możemy czuć się zmęczeni, osłabieni, ospali. Poza tym tłuszcze, jak udowodniono, źle wpływają na pamięć krótkotrwałą, tak? Czyli dieta taka bogata tłuszczowa może powodować na przykład zaburzenia pamięci. Jeżeli zauważamy u siebie objawy chronicznego zmęczenia, na pewno powinniśmy zwrócić uwagę na jakość naszą diety, na jakość naszej diety, czyli na zawartość składników mineralnych i witamin. Takim głównym składnikiem mineralnym, który wpływa na energetyczność naszego organizmu, jest żelazo. Głównym źródłem żelaza w waszym pożywieniu jest oczywiście mięso i przetwory mięsne, wątroba, podroby, ale także warzywa zielone i produkty pełnoziarniste. Kolejnym składnikiem mineralnym, bardzo ważnym, jeżeli chodzi o likwidowanie uczucia zmęczenia, jest cynk i magnez. Cynk uczestniczy w przemianach energetycznych organizmu, poza tym pobudza naszą koncentrację. Niedobór magnezu z kolei może powodować skurcze mięśni, rozdrażnienie i również może osłabiać naszą odporność. Głównym źródłem cynku w naszej diecie są ostrygi, jest fasola, wątroba, produkty pełnoziarniste, żółtko jaja czy drożdże. Głównym źródłem natomiast magnezu w naszej diecie są banany, czekolada, kakao, produkty pełnoziarniste.